Szczęść Boże, coś wam powiem. Wielokrotnie słyszałem takie słowa. Miałem żal do Pana Boga, bo nie wysłuchał mojej modlitwy, bo zabrał mi męża, mamę, bo zacząłem poważnie chorować. One współgrają ze słowami upętanego człowieka, który mówi dzisiaj do Jezusa: wiem, kim jesteś, przyszedłeś nas zgubić. To są poważne i fałszywe oskarżenia wobec Pana Boga. Ale one wynikają ze strachu, że gdy poddam się działaniu Boga, zmieni się moje życie. Szatan boi się Boga, bo będąc ojcem kłamstwa, nie chce przyjąć prawdy. Manipulowanie i przekręcanie faktów jest mu na rękę. W ten sposób zyskuje zwolenników, którzy dają się wciągnąć. Spróbujmy to sobie wyobrazić. Czytamy u świętego Jana: Bóg jest miłością. I nagle ta miłość zaczyna się znęcać nade mną poprzez różnorodne doświadczenia, choroby, przeciwności. Czy dalej to będzie miłość? Na pewno nie. Tym samym wychodzi, że to nie Bóg jest zły. Złego ducha zawsze poznamy po tym, że nas oskarża. Jezus przeciwnie. Jest naszym obrońcą pośród oskarżeń złego ducha. Jezus ocala człowieka przed złym duchem. Duch nieczysty wychodzi nie wyrządzając człowiekowi żadnej krzywdy, słyszymy w Ewangelii. Łukasz podkreśla, że to właśnie słowo Jezusa uwalnia, oczyszcza i uzdrawia i rozchodzi się po okolicy, budząc wiarę. To ono zostanie zapamiętane, nie słowo złego ducha. Nie dawajmy posłuchu złemu, który nigdy nie przekaże nam pełnej prawdy o Bogu. W przeciwieństwie do człowieka, szatan wierzy w Boga, zna Boga i wie, co Bóg czyni. Ale mówi nieprawdę, bo chce mieć władzę nad człowiekiem. Tak jak nad tym opętanym. Przypomnijmy sobie pierwszy grzech i reakcję ludzi, którzy ukryli się przed Bogiem, chociaż dotychczas ich nagość im nie przeszkadzała. Poczucie wstydu przykryte było kłamstwem i oskarżeniem węża. Nie padło słowo: przepraszam Boże, dałem się namówić, ale słyszeliśmy: to On nas zwiódł. Tam, gdzie rozbrzmiewają słowa pełne mocy, głoszące dobrą nowinę o zbawieniu człowieka, tam szatan pojawia się z dzikim protestem, manifestując swoją troskę o dobro człowieka, wołając: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Tam, gdzie kwestionowany jest zbawczy sens Ewangelii, podważana jest waga codziennej komunii z Chrystusem, tam odpowiedzią powinno być to samo, co uczynił Chrystus, rozkazując duchowi nieczystemu: milcz i wyjdź z niego. Ze złym nie można dyskutować, bo przegramy tę walkę. Nie bądźmy bezsilni. Nie stójmy przerażeni jak ludzie w synagodze na widok opętanego. Z ufnością spójrzmy na Jezusa. On czeka na nasze wezwanie. On rozwiąże każdą sytuację. Tylko zaprośmy Go do tej sytuacji. Ogłaszajmy Jego chwałę i wzywajmy Jego imienia. Bądźmy pewni, że imię Jezus ma moc, gdyż napisano, że na to imię zegnie się każde kolano. Jeżeli będziemy się modlić w imię Jezusa Chrystusa, będą się działy wielkie cuda.